Dzień dobry. Dzisiaj zaczniemy od kurczaczków. Taki szybki raporcik z kilku miejsc, co tam się dzieje. Nasze kurczaczki z pierwszego lęgu w tym roku mają już szósty tydzień im leci. Tak one wyglądają. Wczoraj wyszły pierwszy raz tutaj na wybieg. Dzisiaj już jest gdzieś po siódmej. Już tak powoli, powoli sobie tam wychodzą. I tak one tutaj wyglądają. Sześciotygodniowe kurczaczki. Już zaczyna być widać wyraźną różnicę pomiędzy kogutkami a kurkami. Większość jeszcze jest w środku, ale to nic. Wczoraj wyszły wszystkie. Wyjdzie słoneczko, zrobi się cieplej, to one też zaczną sobie wychodzić. Ciekawość, o, jak widać, wygrywa. A tutaj im się podoba, latają, skubią. Czochrają się między sobą, ustalają hierarchię. I tak to sobie latają. O. Kurczaki. No dobra, to lecimy dalej. Jesteśmy już przy gęsiach. O, tamta. Jak widać, pierzy się. Ona idzie na śniadanko chyba. Albo może się spuściła. Tam puszkiem to okrywa. Tutaj w drugiej skrzyneczce, już nie będę rozgrzebywał, też są jajka. Druga gęś zaczęła się tutaj nieść, ale tu zdecydowanie się zrobiło im troszeczkę za ciasno. Także tutaj te dwie panie stąd są takie niezdecydowane troszeczkę i tak na zmianę tutaj przychodzą. No mają chęci, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast ta pierwsza pani, która usiadła, siedzi wytrwale cały czas. Ładnie, pewnie, nic jej nie płoszy. Ma cel w życiu. No i super. Będą gąski. Ekologiczne. One tutaj mają całkiem teraz duży wybieg. Już pięknie trawa odrosła tutaj, gdzie kurki były z przodu. Się odrosła, odrasta. Pięknie idzie do góry szybciutko. Naprawdę, aż miło patrzeć. Osianko znika pod trawą. Zieloniutko, pięknie, o widać. O. Super. To jest taka pora roku, że to momentalnie. Tu przecież było, pastuch był zaraz za tymi budkami. To było jak nożem odciął. Nie było tej trawy w tym miejscu, gdzie stoję. Dokładnie. A tu już jest praktycznie to samo. Dla tych kilku gąsek tutaj wystarczy pożywienia. Trawka odrasta. Tam kurki jeszcze posiedzą chwilę. Tutaj już nie będę wyłączał, tylko się przejdę. Cały czas widać, jak tu fajnie jest zielono. Sianko przerasta. Dzisiaj może nie, ale jeszcze przed weekendem będę na pewno przestawiał te kury dalej. Bo tutaj jeszcze trawka jest. Jeszcze nie niszczą. Jeszcze nie ma poligonu.
Także niech tutaj jeszcze sobie pogrzebią, rozcząchną i na weekend pójdą dalej kwaterkę. I wtedy sobie tutaj ładnie całość chwastownikiem przyjadę, żeby tu jakieś sensowne kawałki były, żeby się nie szarpać na jakichś małych powierzchniach. No, także one aż tam do końca hen będą sobie szły i potem w lewo dookoła i będą tutaj wracać. Mam nadzieję, że jak najszybciej przerzucimy je na drugie pastwisko. Warunki są dobre, więc trawa powinna szybko skiełkować. No, tutaj przy tych kurkach mamy garbonosy, tak? Co mnie trochę dziwi, ale i też cieszy. Gdzieś jest mama gęś. Młoda, wystraszona. Tam jest 7 jajek. Wczoraj było 7. Już jak tak siedzi, to już nie donosi, tylko już wysiaduje. Więc może się uda. Zobaczymy. Także tak to wygląda z gęsiami, z kurami. Idziemy co tam zobaczyć, co tam u owiec się dzieje. Ja to tak szybciutko pokazuję, bo to teraz jest wiosna. Wiosenna dynamika w rolnictwie to jest rzecz nie okiem znana. Plany zmieniają się z minuty na minutę. Nie wiadomo, kiedy człowiek w pole pojedzie. A już te pierwsze prace polowe zostały przewalone u nas. Także zaraz pojedziemy z drugą turą. Chwastownikowanie na mieszankach zbożowo-sączkowych. Chwastownikowanie ponownie na lucernie, na nostrzyku. Ale to za jakiś czas to się musi teraz troszeczkę rozkrzewić. Ta zewnętrzna warstwa została zdarta, żeby powietrze, tlen, woda i słońce docierały do tej gleby, żeby to się nagrzewało. Więc to tam szybciutko sobie będzie wzrastało. Ale to tam tydzień, dwa, żeby to się zakrzewiło. No i zaraz wchodzimy w łąki. I na łąkach też to tam różne dziwne rzeczy będziemy robić. A tymczasem u owiec bez zmian jestem ja. To jest hałas. One już po śniadanku są. Mają wolny wybieg. Ale widzą, że się kręcę. No dopóki ja nie pójdę na śniadanko, to one tak tutaj się będą czochrać. Na razie nic się nie dzieje. Ale to jest lada dzień, lada chwila, lada moment, kiedy zaczną się wykoty. Bo to już widzę po matkach, że to będzie tuż. Ale trzeba czekać cierpliwie. Boguś też się nie może doczekać, kiedy wróci do stada. Co tam? Łowiecki. Tak. O, także tutaj bez zmian nic się nie dzieje. O! Prądzik był. Ciekawskość wyszła bokiem. No dobra. O, tak pastwisko wygląda, zielenieje. Rośnie sobie ładnie. Wszystko się zieleni. To tyle. Na razie. U zwierząt, tak jak mówię, bez zmian. Wszystko rośnie, je. Jajka znosi. Kurczaczki rosną. Drugie stadko kurczaczków. Tamte mają 4 tygodnie, no zaraz wejdą w piąty.
też się dobrze mają. To pierwsze, które pokazywałem, to jest 120 sztuk. Tamto drugie jest 70. Tam było mniej jajek wstawionych. Teraz już sobie zostawiłem tutaj w tym stadzie tylko i wyłącznie koguty tęczówki czernichowskiej, czyli te czarno-białe. I tylko z nich będziemy teraz jajka wylęgać po świętach, bo przed świętami po prostu zbyt dużo zamówień na jajka, żeby mógł sobie jajka uszczknąć w tym celu. A później zrobimy zmianę. Dam kogutki same zielononóżki, tęczówki zabierzemy do lekhornów i z takiego krzyżowania również wstawimy jajeczka do wylęgu. To chyba wszystko na temat. Także życie się toczy. Chęci mają wszystkie zwierzaki. Także na razie dziękuję, pozdrawiam, cześć. Jeszcze raz witam. Zapomniałem wspomnieć o tym, że przerabiam mój pierwszy taki chicken traktor czy egg mobile, który zrobiłem z starego namiotu wojskowego. Ustawiłem to na plastikowych rurach. To mi służyło przez ostatnie 3 lata jako odchowalnik. Siatka jest plastik, z zewnątrz jest stara folia od tunelu foliowego, tam którego wiatr zepsuł. Jest to troszeczkę tam powzmacniane i naprawdę swoją robotę to spełniało. No w tej chwili po prostu chcę tutaj dołożyć troszeczkę wzdłuż, stąd w tamtą stronę, belki drewniane, żeby można było porobić grzędy i żeby też to wykorzystać na mobilny kurnik. Taki rasowy w stylu amerykańskim. To też do przeciągania łańcuszek, tutaj płozy. Mówię, na grubych plastikowych rurach to jest przytwierdzone. I tutaj latem były kury, a zimą kaczki na trocinach i naprawdę świetnie tutaj to swoją rolę spełniało. Może pokażę, jak z wierzchu to wygląda. To się tam nie prezentuje zbyt okazale. Zrobiłem z tego, co było. O, tutaj drewienka do wykorzystania. Ale naprawdę robotę robiło. I dalej będzie robić. Tylko taki mniejszy kurnik. Czy tam na brojlery, czy to na jakieś mniejsze stado kurek, czy na odchowanie samych kogutków z naszych wylęgów. Można i naprawdę tanim kosztem to zrobić. Plastikowa siatka to jest najdroższy element, a reszta no to tak jak po prostu kto co ma, tak? Wykorzystujmy to, co mamy w gospodarstwie, żeby to było jak najtaniej, jak najtrwalsze oczywiście. Czasem trzeba dołożyć, ale warto. To jest 3x4 i naprawdę swoją funkcję spełnia jako taki awaryjny w tej chwili egg mobile czy chicken traktor, jako odchowalnik. Odchowalnik też robi świetną robotę. Tu można wrzucić kurczaczki i po pastwisku też sobie to przeciągać delikatnie. To jest na tyle lekkie, że no może kobieta będzie miała problem, ale chłop da radę przesunąć ręcznie czy tam we dwoje.
nie jest to jakieś tam super ciężkie. Także zachęcam do tworzenia tego typu konstrukcji, bo może to nie wygląda, ale to ma działać przede wszystkim, swoją funkcję spełniać. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.